Szczęść Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Kolejna brutalna napaść na Polaków w Wielkiej Brytanii i kolejna w mieście Harlow. Na zdarzenie od razu zareagowali przedstawiciele polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski planują pilny wyjazd na wyspę. Chcemy wyjaśnić między innymi, czy to są po prostu bebryki chuligańskie. Wiemy, że przez laty Wielka Brytania słynęła z różnych akcji kibiców, którzy zachowywali się przez lata dość wulgarnie i chuligańsko. Czy za tym stoi ksenofobia, czy jakaś zorganizowana polityczna akcja przeciwko Polakom, których rzeczywiście jest dużo. Prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii w tej chwili żyje, pracuje, mieszka około miliona Polaków. Być może jest to próba zniechęcenia Polaków do przebywania, ale nie możemy potwierdzić żadnej z tych hipotez. Również przed tym broni się rząd brytyjski. Miał to być niezależny kongres sędziów polskich. W rzeczywistości było to spotkanie grupy sędziów mocno zaangażowanych politycznie. Uczestnicy wczorajszego spotkania skrytykowali obecną władzę i straszyli powrotem systemu totalitarnego. Gwiazdą wczorajszego kongresu sędziów był profesor Andrzej Rzepliński. Prezes Trybunału przekonywał, że państwo polskie idzie złą drogą. Jesteśmy właśnie dlatego, żeby tą złą drogę, te złe zmiany przedyskutować i jako sędziowie w granicach naszej jurysdykcji radzić sobie z nimi. W pierwszej kolejności sędziowie krytykowali decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, wyrazili to w końcowych uchwałach. Wzywamy zatem do poszanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i ich publikowania. Z dezaprobatą oceniamy ustawy, w cudzysłowie, naprawcze dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Rzepliński był przez uczestników kongresu przedstawiany jako główny obrońca ładu konstytucyjnego w Polsce. Stara się powstrzymać pełzający zamach skierowany przeciwko porządkowi konstytucyjnemu. Profesor Andrzej Zoll dodał też, że Polska zbliża się do systemu autorytarnego. W wypowiedziach niektórych prominentów obecnej władzy, szczególnie w wypowiedziach pana Jarosława Kaczyńskiego, można odnaleźć język typowy dla systemów totalitarnych. Uczestnicy kongresu skrytykowali prezydenta za to, że nie powołał kandydatów na sędziów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa. Negatywnie ocenili też planowane zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Wezwali do przekazania nadzoru administracyjnego nad sądami pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Prelegenci bardzo mocno podkreślali, że sędziowie mają prawo do krytyki władz. Dążenie do wyeliminowania przedstawicieli trzeciej władzy z debaty publicznej o sprawach żywotnie dotyczących statusu sędziów i funkcjonowania władzy sądowniczej jest równoznaczne z naruszaniem niezależności. Innego zdania są jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest naruszanie jednak zasady niezawisłości sędziowskiej. Komentatorzy wskazują, że sędziowie zachowywali się wczoraj jak politycy. Niedobrze to świadczy o sędziach, którzy wikłają się w spory polityczne przynależne politykom. Zabrakło merytorycznej dyskusji, podkreśla doktor habilitowany Marek Dobrowolski. Byłby to ważny głos sędziów w dyskusji nad reformą, stanem sądownictwa w Polsce. Na niezależnym kongresie sędziów nie zabrakło polityków Platformy i Nowoczesnej. Prezydent i premier oraz liderzy pozostałych sił politycznych nie skorzystali z zaproszenia. Nie ma sędziów naszych czy waszych. Sędziowie są niezależni i to jest główny argument, to jest główny atut dla nas obywateli. Mówi wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej Barbara Dolniak. Kongres sędziów oskarżył też wczoraj obecną władzę o obniżanie autorytetu wymiaru sprawiedliwości. To my jesteśmy solą tej ziemi. To na nas opiera się demokracja. Ja całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi. I myślę, proszę Państwa, że damy radę. Sędziowie nie zrobili jednak rachunku sumienia. Nie szukali też racjonalnej odpowiedzi, dlaczego tak wielu Polaków krytykuje ich działania. Polacy nie żyją w poczuciu sprawiedliwego państwa, państwa równych obywateli wobec prawa. I myślę, że nad tym przede wszystkim sędziowie powinni się zastanawiać.
Komentuje wiceminister kultury Jarosław Sellin. To był kongres polityczny, ocenia szef Kancelarii Prezydenta, minister Małgorzata Sadurska. Spotkanie, na którym padały takie słowa, na którym formułowano takie wnioski, można tylko określić jednym przymiotem – polityczne. Nadzwyczajny kongres sędziów formalnie nie reprezentuje całego środowiska sędziowskiego w Polsce. Wczorajsze spotkanie nie zakończyło odegranie Mazurka Dąbrowskiego, ale od do radości – nieformalnego hymnu Unii Europejskiej. Jaka przyszłość czeka polskie kopalnie? Odpowiedzi na to pytanie oczekują górnicy, szczególnie ci z kopalni Makoszowy, bo jeśli nie znajdzie się inwestor, zostanie ona wygaszona. Sprzedaż polskiego węgla słabnie, pomimo ogromnych możliwości wydobywczych. To w konsekwencji prowadzi do wygaszania kopalń. Obecnie w takim obliczu stoi kopalnia Makoszowy, dlatego górnicy zorganizowali pokojowy wiec. Stawką jest blisko 1400 miejsc pracy. Poszło setki pism do pani premier, do pana wiceministra. Odzewu od pani premier nie było żadnego, tylko zapewnienia, że pani premier zna sytuację, że orientuje się w sytuacji i stara się nam pomóc, tylko to jest proces długotrwały. Tylko my jak długo możemy trwać w tym współce restrukturyzacji kopalń? Nam się czas kończy. Mówi Artur Banisz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Kopalni Makoszowy. Górników w walce o ocalenie kopalni wspierają całe rodziny, młodzi, a także górnicy, renciści. W ciągłej niepewności żyjemy. Czy w końcu będzie dobrze, czy będzie źle? Nie wiemy. Mając lat 17, już poszłem do kopalni. I przeszłem, przepracowałem 38 lat na dole, trochę na powierzchni i będziemy ratować, póki pójdzie tę naszą ościenną kopalnię, która jest kopalnia Makoszowy. Pracownicy Makoszowy przygotowali własny plan naprawczy, zrestrukturyzowali zakład i udowodnili, że kopalnia broni się ekonomicznie. Teraz wszystko zależy od strony rządowej. Na pewno nie odpuścimy. To ja uważam jest początek. Dzisiejszy wiec jest początkiem działań dalszym. Kwestii obrony tej kopalni. Mówi Jerzy Chupka, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Wczoraj podczas uroczystości w rocznicę podpisania porozumień Jastrzębskich premier Beata Szydło zapewniła, że rząd będzie walczył o polskie górnictwo, które gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne i niezależność gospodarczą. Przyszłość polskiego górnictwa to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Rządu, górników, związków zawodowych. Traktujemy bardzo poważnie ten projekt, który chcemy przeprowadzić. Zainwestowanie w Śląsk, zainwestowanie w górnictwo. Przygotowaliśmy ustawę metropolitarną dla Śląska, która będzie niedługo procedowana. Premier przypomniała również o przygotowywanym programie rozwoju dla Śląska. Kopalnie to miejsca pracy dla kolejnych pokoleń górniczych rodzin. Młode pokolenia mają nadzieję, że kopalnia Makoszowy nie upadnie i sami również będą mieli gdzie pracować. Chcemy podtrzymywać tą tradycję naszych przodków i wszystkiego. No i po prostu walczymy o nasze miejsca pracy. Na Śląsku kopalnie, nie? To się wszystko utrzymywało właśnie przez te kopalnie. No smutno jest ogólnie, że jest taka możliwość, że mogą to właśnie zlikwidować. Mówił Łukasz i Michał, którzy szkolą się w zawodzie górnika. Wiosną ubiegłego roku kopalnia Makoszowy trafiła do spółki restrukturyzacji kopalń. Niestety od tego czasu zakład nie pozyskał inwestora. Makoszowy to kopalnia, która ma perspektywy wydobywania węgla na 50 lat. Problem jednak tkwi w zwiększeniu sprzedaży do poziomu, który przywróciłby zakładowi rentowność. Jutro ma zostać ogłoszony przetarg na sprzedaż zakładu. Oferty będzie można składać do końca września. Majątek kopalni Makoszowej jest wyceniany na około 300 milionów złotych. Potencjalny inwestor będzie musiał zwrócić udzieloną kopalni pomoc publiczną. Łączna jej wartość do końca roku wyniesie około 265 milionów złotych. To dane, jakie podaje resort energii. Czy ratunkiem dla kopalni okaże się przetarg? Liczy na to strona społeczna. Sprzed kopalni Makoszowej w Zabrzu dla Informacji Dnia Małgorzata Czernecka. Ojciec Święty Franciszek kanonizował matkę Teresę z Kalkuty. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości pełniła posługę szczególnie wśród chorych i ubogich, tych, którzy najbardziej potrzebowali bliskości oraz wsparcia drugiego człowieka. Kanonizacja matki Teresy z Kalkuty to szczególne wydarzenie wpisujące się w rok miłosierdzia. Jak mówił w homilii ojciec święty Franciszek, naśladowanie Jezusa jest zaangażowaniem poważnym, a jednocześnie radosnym. Wymaga radykalizmu i odwagi, by rozpoznać boskiego nauczyciela w najuboższym i poświęcić się w służbie dla niego.
Z tego względu wolontariusze służący ostatnim i potrzebującym, ze względu na miłość Jezusa, nie oczekują żadnego podziękowania i żadnej nagrody, ale rezygnują z tego wszystkiego, bo odkryli prawdziwą miłość. Matka Teresa, jak dodał papież, przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego Miłosierdzia, stając się dyspozycyjną dla wszystkich poprzez przyjęcie i obronę życia ludzkiego, zarówno nienarodzonego, jak i opuszczonego i odrzuconego. Zaangażowała się w obronę życia, nieustannie głosząc, że ten, kto się jeszcze nie narodził, jest najsłabszym, najmniejszym, najbiedniejszym. Pochylała się nad osobami konającymi, pozostawionymi, by umrzeć na poboczu drogi, uznając godność, jaką obdarzył je Bóg. Papież przypomniał, że miłosierdzie było dla Matki Teresy solą dodającą smak każdemu z jej dzieł oraz światłem rozjaśniającym ciemność tych, którzy nie mieli nawet łez, aby opłakiwać swoje ubóstwo i cierpienie. Jej misja na obrzeżach miast i na peryferiach egzystencjalnych pozostaje dzisiaj jako wymowne świadectwo bliskości Boga wobec najuboższych z ubogich. Dzisiaj przekazuje tę symboliczną postać kobiety i osoby konsekrowanej całemu światu wolontariatu. Niech ona będzie waszym wzorem świętości. Wierni spotkali się dziś na ogólnopolskich dożynkach jasnogórskich. Uroczystej mszy świętej przewodniczył prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, który również wygłosił homilię. W uroczystym dziękczynieniu za ukończenie prac polowych i za żniwa wziął udział prezydent Andrzej Duda. Centralnym punktem ogólnopolskich dożynek jasnogórskich jest uroczysta msza święta. W homilii prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak zauważył, iż w chlebie ofiarowanym na początku mszy przez starostów dożynek niebo spotyka się z ziemią. Z jednej strony dobroć Pana Boga naszego, który swym błogosławieństwem wspiera pracę naszych rąk. Z drugiej natomiast całoroczny wysiłek, krople potu, konkretne utrudzenie w pracy na roli, nasze nadzieje i nasze obawy, czy to ziarno rzucone w ziemię i tym razem wyda plon obfit. Te obawy w tym roku niestety okazały się słuszne. Ogromne straty w plonach, szacowane na ponad 150 milionów złotych, zmienne warunki pogodowe, niskie ceny na skupach spowodowane masowym importem produktów z zagranicy, to główne przyczyny tegorocznych strat. Susza. To tylko to nam dokuczyło, że susza w tej chwili, na przykład późniejsze zbiory, jakie są w tej chwili kukurydza i tak dalej, mogłoby być troszeczkę lepiej. Ale zboża nie były najgorzej. Ceny są nie za niskie. No, 50 zł nawet może nie za żyto, to jest cena nieopłacalna. Pomimo tegorocznych trudności rolnicy z całej Polski licznie przyjechali do Częstochowy, aby podziękować Maryi za plony oraz zawierzyć przyszłoroczne prace rolne. Początek wiosny, mieliśmy przymrozki, wymarznięcia, następnie susza, która w różnych krajach, no i te żniwa, które są bardzo uciążliwe, szczególnie na północy i zachodzie kraju, gdzie do dzisiaj jeszcze część zbiorów jest zbieranych, ale my jak zawsze jesteśmy tu od 35 lat, dziękujemy Matce Bożej. Powiedział przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Jerzy Chruściukowski. Pomoc dla rolników zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. To chociażby ustawa o ochronie polskiej ziemi. Efekty ustawy są już widoczne. Koniec ze spekulacyjnym obrotem ziemią. Ziemia ma służyć przede wszystkim produkcji rolnej. W ogólnopolskich dożynkach wziął udział również prezydent Polski Andrzej Duda, który podziękował wszystkim rolnikom oraz gospodyniom za trud ich ciężkiej pracy. Z całego serca dziękując wam za trud waszej rolniczej pracy, dziękując za płody rolne, które w tym roku wytworzyliście i które w ten symboliczny sposób przynieśliście tutaj na Jasną Górę. Chciałem wam złożyć także i najserdeczniejsze życzenia. Chciałem wam złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, powodzenia, dobrego przyszłego roku, dobrych płodów, łatwiejszej pracy, dobrego urodzaju, bez jakichkolwiek klęsk żywiołowych. Prezydent podziękował rolnikom również za przekazywanie wartości i tradycji młodym pokoleniom. Na zakończenie uroczystej mszy dożynkowej poświęcono wieńce żniwne, które są symbolem zebranych plonów. Przede wszystkim krzyż, który ma symbolizować zmartwychwstanie Chrystusa.
i nasze lepsze życie w przyszłości. Ile trwało wykonanie jego? Wykonanie tydzień, po kilka godzin dziennie. Mówi pani Mariola. Dwudniowym obchodom Święta Plonów w Częstochowie towarzyszyły liczne występy zespołów regionalnych, prezentacje i wystawy rolnicze, a także targi produktów rolnych. We wrześniu 1946 roku w Starym Grodkowie komuniści zamordowali żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Henryka Flamę, pseudonim Bartek. 70 lat od tej tragedii nadal pamiętamy o bohaterstwie tych żołnierzy. Po trwających kilkanaście lat poszukiwaniach w marcu bieżącego roku zespół pod kierownictwem profesora Krzysztofa Szwagrzyka odnalazł szczątki 30 mężczyzn i dwóch kobiet. To tylko część największej grupy zbrojnej antykomunistycznego podziemia, działającej na Górnym Śląsku i w Beskidach. Pod barakiem, do którego zostali przywiezieni pod pretekstem pracy na zachodzie, podłożono ładunki wybuchowe. Tych, którzy przeżyli wybuch, zastrzelono. Z kolegą podjęliśmy decyzję, że musimy to miejsce uczcić i to jak najszybciej. Więc postanowiliśmy wykonać krzyż metalowy na fundamencie oraz dwie tablice informacyjne. Mówi jeden z organizatorów obchodów upamiętniających zamordowanie żołnierzy, Zbigniew Chmielniak. Do Grodkowa przyjechały rodziny zamordowanych partyzantów, by modlić się w intencji ofiar. Na tym polu zginęli dwaj wujowie pani Ireny. Mój tato co prawda nie był w tej organizacji, ale pomagał przy aprowizacji. Dlatego też się pamiętam, że w naszym domu bywali chłopcy. To znaczy wtedy, kiedy była potrzeba, kiedy czasem na strychu spali. Tylko jednemu z partyzantów, Józefowi Machejowi, udało się szczęśliwie uciec z tego potwornego marszu śmierci. Zwraca uwagę Bogdan Ścibut, dyrektor generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej, który od kilku lat zbiera i dokumentuje świadectwa rodzin poległych ofiar. Zorientował się, że to pułapka. I w Gliwicach uciekł prześladowcą, został prawdopodobnie złapany na granicy przy próbie przedostania się przez Czechy na zachód do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Fakt przemilczania przez długie lata tej okrutnej zbrodni potwierdzili przybyli na uroczystości mieszkańcy Grodkowa. Długo o tym w zasadzie nie wiedzieliśmy, dopiero w latach 90., gdy usłyszeliśmy apele o tym, że prowadzone jest śledztwo w tej sprawie, że próbuje się wyjaśnić tą zawiłą zagadkę. Zaczęliśmy się bliżej interesować tym. Dotąd odnaleziono szczątki 1/5 zgrupowania oddziału Bartka. Dalsze poszukiwania niebawem zostaną wznowione, informuje Marcin Kruszyński z grupy odkrywców współpracujących z profesorem Szwagrzykiem. Na tym nie kończymy naszych prac, bo będziemy dalej szukać kolejnych mogił pomordowanych żołnierzy niezłomnych na tym terenie. Tak się składa, że przez ten teren właśnie dość dużo poszczególnych grup partyzanckich oraz też pojedynczych osób podążało w kierunku do Czechosłowacji, żeby dostać się tam do strefy zachodniej. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, kierujący pracami poszukiwawczymi, ma nadzieję, że wkrótce uda się zorganizować wszystkim partyzantom godny pochówek. Działania poszukiwawcze muszą być kontynuowane i one będą kontynuowane. To jest kwestia tylko i wyłącznie czasu. Trzeba znaleźć pozostałych, trzeba ich zidentyfikować, a potem wierzę, że będziemy mogli ich wszystkich godnie pochować. To, co przeżywali partyzanci w kazamatach ubeckich, to prawdziwa Golgota. Ten gigantyczny wysiłek i swoisty testament, który nam zostawili poprzez swoją walkę i męczeństwo, dzisiaj stanowi podwaliny odbudowy ducha niepodległego państwa polskiego. To wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. W nocy przeważnie 14-16 stopni, jutro w całym kraju deszcz i lokalne burze. Niewielkie przejaśnienia na Pomorzu. Od 17 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 18-21 na pozostałym obszarze. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i północy. A teraz zapraszam na prognozę pogody na kolejne dni.
We wtorek na południowym wschodzie deszcz, na pozostałym obszarze pogodnie. Lokalnie może popadać w Bieszczadach, od 18 stopni w Małopolsce do 22 na Mazurach i na Podlasiu. Będzie wiał umiarkowany wiatr z północnego wschodu. W środę na południu pogodnie, na pozostałym obszarze bezchmurne niebo. Od 21 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 22-25 na pozostałym obszarze. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr.